Dzień dobry, jesteśmy w samochodzie, jedziemy na wycieczkę małą. Natalka wzięła sobie deskorolkę, tutaj już jest gotowa, zapinaj pasy. Ja przygotowałam paczuszki do wysłania i jedziemy. A to ja. Natalka dostała nowy telefon po mnie, ale dostała nową, jak to się nazywa? Phone case. Zapomniałam, jak to się mówi po polsku. Obudowa na telefon, tak, dostała nową. Taką zieloną. Zamówiłyśmy także czarną, ale zielona przyszła pierwsza. Jedziemy teraz na pocztę. Mam nadzieję, że kolejek nie ma i idziemy tam do parku pojeździć troszkę. Się może z wami tak przywitam. Dzień dobry! Natalka właśnie się nauczyła jeździć na deskorolce. Ona umiała trochę, tylko nie potrafiła skręcać i tak dalej, więc przez ostatnie kilka dni ćwiczy cały czas. Ale tutaj w samochodzie ciepło jest, ale na podwórku nie jest tak dobrze. Nie wiem, ile jest stopni. Wczoraj zmarzłam. Byłam na zakupach i było 12 stopni, a ja wyszłam sobie w bluzeczce takiej cieniutkiej. Już wam mówię, jak nam tylko się tutaj pojawi. 22 stopnia, ale wydaje mi się, że trochę jest zimniej. Chyba, że nie wiem, jakoś tak nie możemy się przyzwyczaić teraz, bo było ostatnio tak, tak ciepło. A teraz jesteśmy, Natalka, w bluzie, widzicie, w sweterku, ale też takim cienkim. I jedziemy, zobaczymy, może kupimy sobie te lody. Mam nadzieję, że są bananowe. Byłam też wczoraj na poczcie, ale musiałam właśnie jeszcze tam dokończyć przesyłki, bo ostatnio na eBayu dużo rzeczy mi schodzi. I także tulipany, które w końcu skończyłam, muszę dzisiaj wysłać. Tak więc jedziemy z powrotem na pocztę. Mam nadzieję, że nie będzie kolejki, bo wczoraj no, była taka 20-minutowa kolejka, tak więc zobaczymy, ale koniecznie jedziemy później do parku pojeździć trochę, bo tam jest fajny asfalt, tak więc jest o wiele lepiej niż na tym bruku tutaj. Park niestety wyszedł trochę nie wypał, dostałam takiego uczulenia, że po prostu nie mogę tam chodzić w ogóle, oczy mnie strasznie łzawią, z nosa leci, nie mogę oddychać, tak więc wracamy do samochodu. Natalka jedzie tutaj przede mną, więc może tutaj nawet po chodniku trochę sobie pojeździć. A przyjechałyśmy specjalnie do tego większego parku, który jest przy tej poczcie, o której wam mówiłam wcześniej. Bo jest fajnie właśnie miejsce do jeżdżenia. Natalka chwilę się przejechała, ale sporo też ludzi tam jest, więc trochę tak słabo z dystansem. Więc jedziemy z powrotem pod nasz dom. Ja może się trochę ogarnę, wezmę tabletkę jakąś na uczulenie. Na alergię w ogóle. I pojedziemy sobie koło domu, tak więc wracamy do samochodu. Natalka patrzy, że ona tam dojechała. Jeździ sobie na deskorolce. Kupiłyśmy sobie loda. Mojego niestety nie było bananowego. Pan nie zamówił, nie wiem, nawet już nie pytałam, bo też sporo tam ludzi było, już nie chciałam zajmować czasu, ale dobra. Idziemy do samochodu, do domu, biorę tabletkę i zobaczcie, jak Natalka jedzie. Jestem właśnie po zakupach, byłam w Tesco, kolejka 25 minut, może nawet więcej, nie więcej, ponad pół godziny na pewno. W sklepie, wiecie co, nawet nie jest tak dużo ludzi, dlatego no, taka kolejka przed sklepem, ale było warto, bo w Tesco jest 50% zniżki na wszystkie ubrania i wszystkie na rzeczy FNF, tak więc właśnie się obkupiłam. W większości kupiłam rzeczy do szkoły dla Natalki, bo oni mają oczywiście sekcję z mundurkami. Kupiłam dla niej koszulę nową oczywiście. Większy rozmiar. Niestety nie było sukienek ani spódnic w jej rozmiarze, ale kupiłam skarpetki, rajstopy już nawet na kolejny rok, tak więc jestem bardzo zadowolona. Kupiłam jakieś tam leginsy, kurtkę nawet jeansową, ale to pokażę, jak dojadę do domu. Ostatnim razem, jak byłam w Tesco, to kupiłam sobie sukienkę czarną, długą, ale przymierzając ją w domu, przybrudziłam ją fluidem i po prostu dałam ją do prania, tak więc ona się pierze. Jak wyschnie, to wam pokażę. Ale taka zwykła, czarna, długa sukienka z dzianiny. Sobie, czy ja coś sobie kupiłam? Nie, chyba nic sobie nie kupiłam. Wszystko jakoś tak na talce. Sporo rzeczy było, nic tak w zasadzie w moim guście nie. Była fajna sukienka jeszcze jedna, ale dość sukienek. Na razie ja nic nie potrzebuję. Tak więc zrobiłam zakupy, pochodziłam sobie, fajnie było wyrwać się z domu, wiecie, coś innego zrobić. Ale dzisiaj w planie mamy pojechać nad jezioro, pochodzić, bo już można dalej sobie jeździć, już nie ma takich obostrzeń tutaj, tak więc idziemy sobie troszkę na spacer pochodzić, weźmiemy nawet moją znajomą, pojedziemy sobie razem pogadać, poplotkować,
A ja się zbieram. Tak, trzeba jechać do domku, rozpakować zakupy. To jest, napiszcie mi w komentarzu, czy też nie lubicie rozkładać tych wszystkich zakupów. Ja naprawdę nie lubię tego robić, no ale trzeba. Nie lubię zakupów w ogóle robić takich, wiecie, spożywczych, no ale jak mus to mus, jeść trzeba. Tak więc ja jadę do domu, poukładać wszystko, pokażę wam właśnie te rzeczy, co kupiłam na talce. I co jeszcze? Jestem głodna w ogóle, nie jadłam, przyjechałam bez śniadania i to jest największy mój błąd, bo wszystko chciałam wykupić, bo jestem głodna. Tak więc kupiłam sobie bagietkę i zrobię ochotę na kanapeczki z pasztetem i z ogórkiem. Więc jadę do domu szybko zjeść coś. Muszę się jakoś zabrać z tym wszystkim. Boże, ile tego jest? Znaczy nie, tamto nie. Te trzy i butelka coli. Koniecznie. Do wina czerwonego ostatnio zaczęłam pić właśnie z kolą. Jest pyszne. Przyszłam już z zakupów. Mam tutaj wszystko rozłożone na podłodze, ponieważ pokazywałam to na talce. Zrobiłam kawkę, zjadłam już śniadanie. Znaczy już prawie lunch, bo jest po pierwszej. Kawa koniecznie musi być, druga. Zaczęła mnie głowa w ogóle boleć, ale to pewnie dlatego, że nie jadłam cały poranek. Słuchajcie, zakupy mam wszędzie, ale już dla was pokazuję najpierw ubrania. Te, co powiedziałam, że kupiłam na talce. Tak więc już wam pokazuję. Może was tutaj postawię. Nie wiem. No chyba będzie ok. Czyli tak, pierwsza rzecz. Kupiłam taki... jak to się nazywa po polsku? To jest do opalania się, znaczy opalania, no właśnie, żeby się nie opalić, żeby dziecko się nie opaliło. Taka bluzka, w niej się można pływać, taka UV protection. No i kupiłam takie właśnie w tęczowe kolory. Talce bardzo się spodobało. Oczywiście już mówię, jakie ceny. To kosztowało 8 funtów i połowa ceny 4. Czekajcie, was przestawię tutaj. O tak, będzie chyba lepiej. Tak, 4 funty. Później jeszcze kupiłam na talce, o tu się mi zaplątało coś, o, strój na basen do kąpieli, taki z napisem Dreaming of Summer Days, tak, of Summer Days, niebieski w paseczki na talce, bardzo, bardzo się spodobał, 7 funtów, oczywiście pół ceny, kupiłam dwie paczki majtek, już wam nie będę pokazywać. Rajstopy do szkoły, ciepłe, już pewnie na kolejny rok, ale no wiecie, pół ceny, nigdy nie kupię za taką cenę rajstop na talce. Do tego do szkoły koszule białe, większy rozmiar. Wzięłam 4, jedne wzięłam na teraz, jak wróci do szkoły, albo od września i jeszcze większe nawet wzięłam. Więc to, skarpetki. Białe, takie stópki, bo teraz tylko takie Natalka nosi. I tutaj nawet się może nie spodziewacie, bo Natalka raczej chodzi tylko w leggingsach albo w jeggingsach rzadziej. Woli, nie wiem, sukienki też, ale kupiłam jej spodnie i one są takie zielone khaki. Zobaczcie tutaj kolor, może on tutaj jest jaśniejszy niż tutaj wy widzicie. Zaraz mam nadzieję, że mi się tutaj wyostrzy. O, jest. Widzicie? On jest taki dosyć jasny, z cienkiego materiału. Tu ma kieszenie po bokach i ściągacze na dole. A Natalka wygląda po prostu świetnie w tych spodniach. One tutaj są na gumkę, z kieszeniami. Kosztowały 14 funtów. Wzięłam oczywiście za pół ceny. Ja wzięłam rozmiar dla niej teraz na 158 chyba. Tak, na 12-13 lat. Tak, ale to właśnie wymiar dla niej jest teraz idealne, tak więc być może na to nawet założę, jak pójdziemy teraz nad jezioro. Jeszcze się nie zdecydowałam, do tego dwie pary leggingsów, wzięłam szare i granatowe. Takie. Nie było czarnych niestety, ale wzięłam takie. One kosztowały 8 funtów, oczywiście połowa ceny. Wiecie co, muszę was tutaj przestawić, bo to jest słońce, mnie tam denerwuje, jest trochę ciemno. To jest 8 funtów, czyli 4. I ostatnia chyba rzecz z ubrań. To jest kurteczka jeansowa, tylko dlatego, że połowa ceny, z 16 funtów. Taka zwykła, tutaj może taka trochę jakby, o, przetarta. No na talce się bardzo podoba. Nawet gdyby takie były, wiecie, dla
Dla dorosłych to może też bym taką wzięła, bo mam jedną, ale ona jest dosyć krótka. Ja bym chciała taką właśnie dłuższą. No ale tak, to Natalka ma, to są wszystkie ubrania, a zaraz jeszcze wam pokażę, co kupiłam z takich zwykłych rzeczy. Może jakieś inspiracje jakieś złapiecie, bo ja często właśnie oglądając takie hole zakupowe lubię podpatrzeć, kto co kupuje i wtedy mam jakieś pomysły na obiad. I już, zaraz wam pokażę. Jeszcze przed zakupami pokażę dla was, jakie dzisiaj paczuszki dostałam. Normalnie był dzisiaj dzień kuriera. Po pierwsze dostałam obudowy na telefon. Jak wiecie, a może nie wiecie, mówiłam wam na Instagramie, że mam nowy telefon i potrzebowałam nowe obudowy. Te są do mojego telefonu. Wzięłam sobie taki czarny kolor i taki jakby miętowy. To na talce mam różowy i też właśnie taki miętowy. Bardzo mi się podobają te kolory i w ogóle one są takie fajne, silikonowe. Jak widzicie tutaj, o, i one są takie miękkie, bardzo fajnie się trzyma w ręku. Super są, naprawdę, no spójrzcie. O, tak się robią. Bardzo lubię to uczucie. I tak, kolejna paczuszka przyszła, to jest ten produkt z L'Oreal. To jest Hydra Genius Aloe Water. Kupiłam sobie z polecenia od Neski i jak tylko to wstawiłam na Instagramie, że przyszło i zaczęłam używać i że naprawdę bardzo fajny zapach ma i konsystencję, to dostałam wiele właśnie wiadomości od was, że też używacie i że to już są już wasze kolejne butelki i naprawdę polecacie ten... to nie jest krem, to jest właśnie taki jakby żel, nie wiem, to jest taka konsystencja, że wam pokażę, czekajcie. Mam nadzieję, że mi się tutaj uda, to o, zobaczcie, taka jest konsystencja. Taki jakby żel, ale tak szybciutko się wchłania i przepięknie pachnie. Ojejku, no, no pięknie i to się bardzo szybko wchłania w buzie i można dosłownie po minucie już nakładać makijaż, jeżeli chcecie. Tak więc fajny też jest pod makijaż, używam go rano i wieczorem na razie, ale... Także z polecenia kupiłam sobie serum z The Ordinary, z witaminą C i z jakimś kwasem chyba, jeśli się nie mylę. Ale chodziło mi najbardziej o witaminę C, ponieważ ja no, mam problemy ze skórą i tu mi chyba zaproponowała ten kremik Aneta z kanału Ani Ani. Zobaczymy, jeszcze go nie próbowałam, tak jak mówię, dopiero dzisiaj on przyszedł, ten z L'Oreal przyszedł już parę dni temu, więc już go używałam, ale ten przyszedł mi dzisiaj, wygląda tak, bardzo podobnie do primera, który mam z The Ordinary i zobaczymy, tu jest napisane, już wyczytałam gdzieś, że go się nakłada i rano i wieczorem, ale najpierw trzeba spróbować, czy nie uczuli, tak więc... Może dzisiaj to spróbujemy po wieczornej pielęgnacji i za kilka dni może dam wam znać i zobaczymy. Witamina C będzie właśnie dobrze wpłynie na moją cerę, wygładzi mi, nawilży. Nie mogę się doczekać, żeby były jakieś efekty z tego, mam nadzieję, że będzie działało. Nie było to drogie, wiecie, to było mniej niż 10 funtów na pewno. I kupiłam to, kurczę, zapomniałam teraz na jakiej stronie internetowej, Just Look chyba. Ojejku, no zapomniałam. Jeżeli mi się przypomni, to napiszę wam tutaj. Albo zostawię nawet link na dole do tego produktu. Do tego też zostawię wam link. I właśnie z tej samej strony, co kosmetyki, kupiłam sobie woski i taki podgrzewacz z Yankee Candle. Bardzo chciałam mieć biały, więc udało mi się kupić. Tu jest podgrzewacz. A woski kupiłam Midnight Jasmine. Dwa przepięknie pachną, pachną no jaśminem, taką świeżością, latem, przepięknie to pachnie. Jeszcze nic nie rozpoczynałam, bo dopiero to dostałam dzisiaj, ale już mi tutaj w pokoju pachnie, jak tylko to wyłożyłam. I Fluffy Towels, to jest mój jednak ulubiony zapach. Miałam kiedyś świeczkę, musiałam już powąchać, miałam kiedyś świeczkę taką i po prostu uwielbiam, no pachnie czystością, właśnie takimi świeżo wybranymi ręcznikami. Tak więc wieczorkiem sobie tutaj damy jeden wosk i zobaczymy, jak to będzie tutaj mi pachnieć w pokoju. I tak, na tyle takich właśnie zakupów kosmetycznych i do domu. Zobaczymy naprawdę, czy to mi się będzie sprawdzało, ten kremik, ale...
Ten z L'Oreal mogę naprawdę Wam polecić, bo skóra jest bardzo nawilżona. A teraz przejdźmy do zakupów spożywczych. No i tak jak obiecałam, już pokazuję dla Was zakupy. Natalka mi pomogła wyciągnąć wszystko i zaraz musimy włożyć to wszystko do lodówki. To rzecz, której najbardziej nie lubię i mówię Wam, napiszcie mi w komentarzu, czy też tego nie lubicie robić. I już Wam pokazuję nasze takie średnie zakupy. Myślę, że na parę dni nam starczy. Tak więc zaczynamy z zakupami. Może tutaj zacznę od lewej strony. Tutaj mam taką lasagne z warzyw. Ona jest bardzo dobra. Z Tesco jeszcze nie próbowałam, więc zobaczymy. Wzięłam takie dwa, bo chciałam się po prostu zjeść coś innego niż takie, wiecie, domowe jedzenie. Tak więc wzięłam to i była promocja 3 za chyba 6 funtów. Tak więc wzięłam dwie takie lasagne i wzięłam szpinak i ser ricotto cannelloni. Też nie jadłam z Tesco, więc zobaczymy, jak to będzie smakowało, ale wydaje mi się, że będzie chyba ok. Dlatego wzięłam maliny, akurat były przecenione. Funt 64. Truskawy były po 2 funty, takie opakowanie, więc chyba następnym razem pojedziemy kupić taki duży w warzywniaku. Takie duże truskawki. O tego smoothies. Jakie to mamy? Wziąłam smak truskawka, malina i jabłko. Cola Zero. Chlebek wzięłam z nasionami, bo tak mi się zachciało. Te lody, one się nazywają kulfi, są przepyszne. Są takie jakby ze skondensowanego mleka. Co tu jest napisane? Okay. Original Mali Flavored Kulfi Milk Ice Lollies. One są właśnie takie mleczne z kawałkami migdałów i pistacji. I one są... Wiecie co, ja je spróbowałam raz, jak byłam w restauracji hinduskiej i tam właśnie one były i później się dowiedziałam, że są też normalnie w supermarkecie, tak więc od tamtej pory jak tylko je widzę, to kupuję i teraz były na promocji po 2 funty tylko, więc się opłacały, jest ich 4. Tutaj kupiłam awokado, 4 sztuki, też była promocja 45 pi tylko. Tu mamy ogórek, wzięłam taki duży płyn do płukania, tropikane, pomarańcza i mango mi się wydawało, że brałam, a teraz już patrzę, że chyba tylko wzięłam pomarańcze. Myślałam, że biorę pomarańcze mango. No trudno, wzięłam pomarańczę samą. Co tutaj jeszcze mamy? Bagietkę czosnkową. I tu, to jest mój odkrycie po prostu. Chcę Wam tutaj bardziej pokazać. To są buraczki. Takie, wiecie, polskie tradycyjne buraczki. W końcu znalazłam w naszym Tesco. Można je podgrzeć, są przepyszne. I tutaj mniej więcej jest porcja dla 2 osób. Tak więc, wiecie, jak się uprzecie, to jest i nawet dla jednej osoby. Tak więc super, naprawdę polecam na zimno i na ciepło. Ja wolę na ciepło. Wy napiszcie mi w komentarzu, jakie wolicie buraczki. Czy na ciepło, czy na zimno. Tu na spróbowanie, jeszcze tego nie jadłyśmy, 8 kiełbasek z Korna, tak więc zobaczymy, czy są dobre. One były w zamrażarce i tu z zamrażarki też mam teskowe, takie kotleciki. Tu mam mozzarellę, warzywa i pesto, taki kotlet i tutaj mamy też serowy z kalafiorem. Tak. Aha, i jeszcze pierożki znalazłam na dziale polskim, pierogi z mięsem i one były naprawdę tanie, chyba funt 20 kosztowały. I tak właśnie nasze zakupy wyglądają. No i prawie zapomniałam, kupiłam jeszcze bagietkę, którą prawie połowę zjadłam na śniadanie. Byłam tak głodna. Zrobiłam się sobie bagietkę i miałam jajka ugotowane, tak więc sobie zjadłam to. Ja teraz się tutaj właśnie zbieram. Składam wszystko do lodówki, do szafek i zbieramy się nad jeziorko, pojedziemy, bo z koleżanką się widzimy właśnie za godzinkę. Jeszcze dopiję kawę, skończę to, rozwieszę pranie i zbieramy się. A ja z Wami się będę już żegnała, mam nadzieję, że Wam się podobał taki szybki vlog i do zobaczenia następnym razem. Pa! Roads and up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me
There's nothing missing now that you're my dear.